witam po przerwie na naszej zielonej kanapie, już ostatni gość dzisiejszego programu, a jest nim pani Joanna Klimowicz, koordynator projektu Szczecińskie Targi 50+. Witam serdecznie pani Joanno. Dzień dobry. Bardzo ciekawe wydarzenie, które będzie miało miejsce 7 maja. Wydarzenie skierowane do osób po 50. Tak, generalnie adresowane jest do osób po 50 roku życia, aczkolwiek oczywiście zapraszamy wszystkich Szczecinian. Nie będziemy sprawdzać absolutnie wieku i dowodów. Jak ktoś będzie za młody, nie, to nie to, że nie będziecie wpuszczać. Absolutnie tak, młodość też jest mile widziana. Szczecińskie targi 50+, to nie tylko targi jako takie, gdzie pojawią się firmy z różnych branż, bo i będzie tam i branża zdrowie i nieruchomości, jak tam jeszcze, myślę, że jeszcze troszeczkę mi pani powie na ten temat, ale też będzie dużo takich wydarzeń obok tego, bo będzie i dużo atrakcji, i będzie bardzo ciekawy spektakl, będą też wykłady, więc faktycznie wydarzenie olbrzymie. Gdzie ono się pomieści? Pomieści. Zadbaliśmy o to, żeby te wszystkie atrakcje zmieściły się w jednym dniu. Ja chciałabym podkreślić, że jest to projekt pilotażowy naszej Fundacji Morze Kultury. Wiemy już dziś, jaki jest odzew zarówno wystawców, jak i potencjalnych uczestników, ale też władz miasta i województwa, że projekt ten będzie miał swoją kontynuację. Natomiast no, przecieramy, przysłowiowo mówiąc, szlaki. Tak jak pani wspomniała, to nie jest klasyczna impreza targowa. Oczywiście będą tam wystawcy ze swoimi produktami, usługami skierowanymi do tej grupy wiekowej, ale chcieliśmy też, żeby na tych targach, na tej imprezie wystąpił element edukacyjny, element artystyczny, czyli rozrywkowy, element integracyjny, element sportowy, czyli łączymy jakby kilka sfer życia w jednym miejscu, o jednej porze, w jednym dniu. I jak możemy zachęcić teraz osoby, żeby odwiedziły te targi? Jakie to będą atrakcje? Już mówię, pierwszą atrakcją, pierwszą zachętą na pewno będzie to, że wstęp jest bezpłatny. Większość imprez targowych, które się odbywają czy w naszym mieście, czy w innych miastach, są to targi odpłatne. Mhm. My zapraszamy wszystkich, wstęp jest bezpłatny od 10 do 18. Rozpoczynamy oficjalne rozpoczęcie targów przez panią prezes fundacji. Odbędzie się o godzinie 11, ale już od 10 wystawcy będą gotowi. Również od 10.30 będą się odbywały pierwsze wykłady tematyczne w ramach konferencji Żyj zdrowo i aktywnie. Są naprawdę bardzo ciekawe prelekcje. Będzie prelekcja na temat tego, że testament to przedłużenie życia. Proszę się nie bać tego sformułowania. Wiele osób chciałoby to zrobić, nie wie w jaki sposób, więc będzie prelekcja na ten temat. Będzie wademekum zdrowego stylu życia, będzie wykład na temat profilaktyki zdrowego kręgosłupa czy też zdrowych stóp. Dokładny program będzie już lada moment na naszej stronie internetowej targów, więc będzie można się z nim szczegółowo zapoznać, ale też myślę, że takim smaczkiem i taką zachętą będzie też program artystyczny, a w ramach tego programu o godzinie 14 wystąpią szczecińscy aktorzy Teatru Polskiego, pan Michał Janicki i Adam Dzieciniak. 50+. Jak najbardziej 50+. W sztuce 4 kwadranse humoru. Więc myślę, że warto. Wstęp bezpłatny. Myślę, że jak najbardziej, bo to taka niezła gratka dla fanów sztuki dobrej. Także serdecznie zapraszamy. Od razu wspomnę, żebym nie zapomniała, że Telewizja Pomerania również się pojawi na tych targach, bo będziemy przeprowadzać tam casting do naszego nowego projektu, więc jakby ktoś miał ochotę nawiązać współpracę z telewizją, bo czemu by nie, to też tam się pojawimy, także też możecie nas tam znaleźć. Też tak, zanim weszłyśmy na antenę, wspomniałam, że osoby 50+, że to już jest zupełnie inne pokolenie. To nie jest tak jak kiedyś, te, nie wiem, 40 lat temu, że osoby po 50 to już często to już byli babcie, dziadki, wnuków chowały, bo tak się zdarzało, zupełnie inaczej to funkcjonowało. Ja myślę, że to jest stereotyp. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz osoby po 50 to są osoby, które bardzo często dopiero co wydały dzieci świat. One łapią drugie, tak naprawdę dokładnie. Życie zaczyna się po 50. To są bardzo aktywne to osoby. To są jeszcze aktywne zawodowo osoby o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Dzieci prawdopodobnie już wyfrunęły z gniazda. Jeśli są wnuki, no to one też już są raczej dorosłe. I to jest taki moment i czas
dla siebie. I my jesteśmy po to na tych targach, między innymi, żeby pokazać tym, którzy nie wiedzą, żeby być może wskazać im drogę, ukierunkować, żeby pokazać, że można żyć zdrowo, z pasją, że to nie jest przedsionek tej ostatecznej drogi, tylko to jest dopiero pełnia życia. I też przygotować ludzi na to, żeby właśnie zaczęli dbać o siebie już teraz, żeby to nasze dojrzewanie przebiegało bezboleśnie, ale też z radością życia. Mi się wydaje, że też wiele firm zaczyna postrzegać tą grupę wiekową jako naprawdę bardzo fajnych klientów, bo to są ludzie jakby świadomi, wiedzą, czego chcą, ciągle to są osoby aktywne, które dbają o siebie, nawet jak patrząc, tak zupełnie może odejdę od tematu, ale patrząc nawet w świat modelingu, też coraz więcej pojawia się właśnie modeli starszych, takich po 50, to są przepiękne kobiety, piękni mężczyźni, i ciągle robią karierę. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że ten obraz tej osoby starszej troszeczkę odchodzi do lamusa, że no właśnie, dzięki... to już nawet nie można powiedzieć, że to jest osoba starsza. Bo dokładnie, to, dokładnie. Dzięki mediom, dzięki propagowaniu tego typu imprez możemy pokazać, że to wcale tak nie jest. 90-latkowie przebiegają dzisiaj maratony. Robi się o tym coraz głośniej. No, nasz szczeciński ambasador, wspomniany tutaj wcześniej, Aleksander Doba, 70-latek, tak, który przepłynął ocean. Więc no, nie ma się czego bać. Trzeba po prostu przyjść do nas i zobaczyć, jak, w którą stronę, z czym... Jak możemy spędzać ten czas? Myślę, że też bardzo fajne są te wykłady i to, że to wszystko jest jakby w jednym miejscu, o jednym czasie, że można sobie swobodnie jakby tu troszeczkę pochodzić po tych targach, zobaczyć, co tam, jakie oferty są, tutaj troszeczkę skorzystać z tych atrakcji artystycznych, posłuchać też wykładów i to są fajne tematy, bo to są tematy bardzo życiowe, ale bardzo przydatne. Myślę, że warto się nad tym pochylić. Podejrzewam, że będzie można też spokojnie tych fachowców później podpytać po wykładach, bo zazwyczaj tak jest, jeżeli ktoś by miał jakieś tam wątpliwości. Także no, nic niektórzy, tylko... Niektórzy z wykładowców, niektóre instytucje będą też miały swoje stoiska targowe. A, no to w ogóle a więc po świetnie. Tym właśnie wykładzie będzie można w takich bardziej kuluarach kameralnym miejscu dopytać o rzeczy, które no nie wiem, nie wybrzmiały na wykładzie. Także faktycznie jest to naszym zdaniem ciekawy pomysł na spędzenie tego dnia. Można przyjść z rodzinami, można zrobić sobie przerwę na przysłowiowy obiad i wrócić. Będą też zajęcia, będą zajęcia z Nordic Walkingu na zewnątrz hali, dwukrotnie w ciągu tego dnia, o wyznaczonych godzinach, z profesjonalnym instruktorem. Wiele ludzi chodzi, ale no z tego, co wiemy i widzimy, nie do końca robi to poprawnie, żeby uzyskać ten efekt, więc to będzie naprawdę, naprawdę ciekawe. Także no, zapraszamy. A to też jest świetna forma aktywności, bo to jest taka najzdrowsza forma aktywności, bym powiedziała, bo chodzenie dla człowieka jest bardzo naturalnym ruchem. To nie jest taki duży wysiłek, nie musimy biec, nie musimy podnosić ciężarów, a niesamowicie dotleniamy cały nasz organizm i robimy to w sposób spokojny, więc dla osób 50+ idealna sprawa. Do tego dwa kijki, które jeszcze nam pomagają i można zwiedzać świat. Zdecydowanie tak. Dlatego staraliśmy się w tym naszym pilotażowym, jak cały czas podkreślam, projekcie, uwzględnić różne aspekty. Nabór jakby cały czas trwa, cały czas jeszcze budujemy ten program, dopinamy szczegóły, on lada moment pojawi się na stronie internetowej targów, tak jak już wspomniałam, cały czas dochodzą nowi wystawcy, więc bardzo, bardzo się cieszymy, że ten oddźwięk jest taki pozytywny. No i teraz chcemy po prostu, żeby ludzie w naszym mieście, w okolicach wiedzieli, że jest taka impreza i żeby faktycznie skorzystali z tych wszystkich atrakcji i możliwości, które im oferujemy. Ja myślę, że będą wiedzieć, na pewno tłumnie przyjdą, poza tym Azoterana jest jakby znanym miejscem, gdzie fajne wydarzenia zawsze się dzieją, więc myślę, że tym bardziej to też przyciągnie całe rodziny. Strona internetowa targi50+, ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale tak mi się... www.targi50plus pisane.pl. .pl, tam wszelkie informacje na pewno Państwo znajdą.
te informacje będą się sukcesywnie na stronie pojawiać. 7 maja już całkiem niedługo, bo niecały miesiąc, niespełna miesiąc został, także warto sprawdzać, co ciekawego tam się pojawi, ale my już tyle zdradziłyśmy tak naprawdę, że już samo to powinno wszystkich zachęcić. Zostawmy małe rzeczy na niespodzianki. Dokładnie, także zachęcam Państwa serdecznie, 7 maja od godziny 10, szczecińskie targi 50+, Azoty Arena stoją otworem, bezpłatne, więc jak najbardziej zachęcam i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie oraz rozmowę. Moim ostatnim gościem w dzisiejszym programie była Pani Joanna Klimowicz, koordynator projektu Szczecińskie Targi 50+, a ja życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu Galaktyka Pomerania.